Dzisiaj jakaś taka kamienica, która myślałam, że jest w lepszym stanie. A tu jest stan tragiczny. O kurde. Ale luku. Wow. Myślałam, że to coś się jeszcze ostało, wiecie? Znaczy coś tam się może ostało, patrzcie. Następne było takie mieszkanie z takimi ładnymi kamyczkami. Ale żal. I w ogóle taki ktoś miał fajny gust z tymi łukami, no. Mi się to bardzo podoba. No, strasznie zdewastowane. Szkoda bardzo. Patrzcie, ktoś miał ładną łazienkę. Kiedyś. Drzwi normalnie. Fajne mieszkanko to było. Toaleta chyba była osobno? Czy dwie łazienki? Dziwne, bo to jest łazienka. No to mogła być kuchnia, sorki. Raczej. O, jeszcze schody się trzymają. Także mimo wszystko chętnie to zwiedzę. O kurde, patrzcie. Tu do niedawna jeszcze były jakieś meble i takie rzeczy, ale ktoś tu przyszedł i totalnie zdewastował. Tam na dworze jest jakiś grat w ogóle stoi. Jakiś polonez chyba? Wszystko zobaczymy. Buty. Ale klimat. Yes. Patrzcie na to. Ile tam się rzeczy zostało. I niestety... Nie, to nie jest papolonez. Nie wiem, co to za auto. Trudno powiedzieć teraz. Patrzcie, że tu jeszcze było mebli. Do niedawna ładnie to musiało być. Ale ktoś tu wparował i zdemolował niestety. To jestem zupełnie przypadkiem dzisiaj. Tak sobie po prostu wyszłam na chwilkę na rower. Byłam tu blisko po drodze. Tu jeszcze jedno mieszkanko było. Przez brak okien to wygląda klimatycznie, jak ta przyroda się tu wdarła. I patrzcie, a tam były jeszcze normalnie tapety, jakieś takie rzeczy. A tu brak okien. Nie wiem, czy ludzie okna wzięli ze sobą, czy jak. Jak tu było ładnie. Ktoś tu miał pokoik dziecięcy. Ale ładnie. Szkoda tego bardzo. A tu jakieś kurde kamyczki, lustra. Ja pierniczę, ale fajne. Taka choćby garderoba, no chyba, że sypialnię taką, nie wiem, sypialnię bez okna taką małą. Garderobę ktoś tu miał najwyraźniej. Takie zajebiste kafelki z takim lustrem. No, żal. Chodźmy dalej zatem. Jak tu w ogóle ktoś miał piękne gładzie porobione, nie? Tutaj kreda, ta farba tablicowa. Można było pisać kredą. No i tu jest to ładne mieszkanko. Numer 3. Chcemy zobaczyć górę. Nie wiem, czy kamienica jest w takim strasznie złym stanie, czy coś tu się dzieje. No, schody są mięciutkie bardzo. Powiem wam. Trochę strach iść po nich. Ale strasznie kusi zwiedzić wyższe kondygnacje, więc będę musiała bardzo ostrożnie być tutaj. O kurde. Się za wiele chyba nie pozwiedza przez nagromadzenie ilości rzeczy. A raczej muszę patrzeć pod nogi. O, tylko na dole takie ładne mieszkania. Patrzcie, co tutaj się wydarzyło. Mieszkali raczej starsi ludzie, którzy nagromadzili tonę różnych rzeczy. O, to nic raczej ciekawego. Karty UNO. Jakieś żelazko. Tam jakaś rama po obrazie się zachowała. Jakaś szafa, ale patrzę na te stropy. O kurde, patrzcie tutaj, katastrofa budowlana. Czyli parter się trzymał jeszcze w dosyć dobrym stanie. No a u góry tam jest jakiś pożar tu był, aha. No tak, teraz to widzę, dopiero tej belki stropowe są kompletnie spalone. Czyli pożar był chyba na strychu. Szkoda bardzo. Tak to się skończyło. Co tu mamy? O matko, ile rzeczy. Patrzcie, jak wszystko po człowieku zostanie, to tak to wygląda mniej więcej. Oho. Strasznie dużo tych rzeczy tu zostało. Wszystkie naczynia, wszystko co się dało. Nie wiem, gdzie tu stanąć za bardzo. Bo nie wiem, co pod spodem. Ale graciarnia.
Ktoś ewidentnie nie wziął ze sobą w ogóle rzeczy. I tak jak zostało. Patrzcie, nawet makaron tam został, po prostu tu jakieś naczynia, kubki, no wszystko, nie? Pluszak. Ale tu jest rzeczy. Fajnie, że dużo, szkoda, że tak to wygląda, nie? Nie ma nawet gdzie tu stanąć za bardzo. Żeby tam dalej pójść, chyba nie bardzo. Nawet jakieś, wiecie, kremy, zostały takie rzeczy różne. Nie tylko meble, ale i rzeczy osobiste takie. Użytkowe. No i nie wiem, czy tam na ten strych dotrzemy. Spróbujmy. Z pewną ostrożnością, oczywiście. Ja tutaj te schody się chyba dają mocniejsze niż tam. Oczywiście oprócz tego spalonego stropu, którego będziemy unikać. Wow. Wieje mocno dosyć. Może tam jest jeszcze wyższa kondygnacja, ale tam wejść to już nie bardzo, co? Ale ktoś widział i chyba ktoś darł za mnie. Się? Czy mi się zdawało? A gdzieś sąsiedzi może. Nie wiem, jak tu stropy. Zobaczmy. No, tutaj całkiem przyzwoite mieszkanko. Można by rzec. W porównaniu do tamtych. Ło. Wow. Kanapy, wszystko jeszcze stoi. Także idę, kochani, dalej. Bo tutaj to, co widać, mebli trochę. Ale klimat. Ten wiatr tu wieje. Powiem szczerze. Nie, no tam chyba nie wejdę, co? Patrzcie na te schody. Mam pewne obawy. No tutaj jest ten spalony strop. Można zerknąć, ale bez przesady, nie? No, chyba ta ciekawość tutaj nie jest warta ryzyka. No widzicie, jak to wygląda. Tam mnie bardziej ciekawi, co na tym strychu jeszcze by było, ale te schody mnie przerażają. Nie wyglądają na zbyt solidne. Chociaż najgorsze schody to były te pierwsze. To jest jak na Krystynie. Im wyżej, tym podobno lepiej. Wbrew pozorom. Dobra, pozwólcie, że tam też chyba nie będę wchodzić. Straszna graciarnia. Zajrzyjmy jeszcze może na te podwórze z ciekawości. Zobaczmy. Nie powiem, że kusi tam zerknąć. Nie wiem, jak te schody. One się wydają w sumie mocne nawet. O kurde. Zerknijmy tylko. Z czystej ciekawości. No tam jest taki typowy strych, ale fajnie wygląda. Wyjście na dach jest w ogóle. Dobra, nie. Idę stąd, wiecie, bo naprawdę te schody budzą moje wątpliwości. Zwłaszcza, że to jest budynek po pożarze, a tu jeszcze widzę jakiś taki, on był pewnie i zagrzybiony trochę. Te barierki słabiutkie. Tam jak ktoś z sąsiadów widział i chyba ktoś za mną krzyknął, ale wydaje, albo mi się wydaje. Mniejsze z tym. Znaczy, pomału się ewakuujmy. Niższe, no niższe kondygnacje, bezpieczniejsze. Ja bym sobie parę zdjęć porobiła pewnie z tych klimatów. No powiem wam, w tym mieszkaniu najbardziej zagraconym jest taki najbardziej konkretny klimat. Można dużo ciekawych różnych rzeczy znaleźć po drodze. Przy czym, no wiecie, mniej i bardziej ciekawe. Nigdy nie wiadomo, w co się wdepnie. To jest dość ciekawy klimat z tą tapetą. Ale powiem wam, nie chce mi się tam wchodzić dalej. Widzę, że tam jest jeszcze jeden jakiś pokój. Tu ktoś w ogóle fajne kosze wiklinowe trzymał. No mi się podobają bardzo. A tu w ogóle kasetony u góry. No też klimat. Dobra, teraz czekają nas najgorsze te schody, także muszę tylko się zejść pomalutku. Uważając trochę. Raczej trzeba ominąć. Kurde, te schody nie są wesołe. Barierka się tych stóp nie trzyma. Są mięciutkie. Także raczej tutaj trzeba uważać. Nawet bardzo. Kochani moi mili, ciekawy jestem tego podwórza. To chyba się tam przejdziemy zaraz. Tego auta jestem ciekawa. A jeszcze jest jakaś piwnica. Piwnice mnie przerażają. No, nie, że raz miałam taką przygodę w piwnicy, nie? Ale wiecie, patrzcie, co to jest na tym podwórzu.
czego tu nie ma. Jaka graciarnia. Co to za auto było? Ciekawa jestem. Niewiele z niego zostało. Klimat. Upoważniony jestem, zbrojony. Czuję się upoważniona, bo jestem ciekawa. Czy ciekawość mnie upoważnia? Patrzcie, podkowa. Fajna. Nic konkretnego. No kurczę, słuchajcie, nie do wiary, jak ta kamienica wygląda. Dobra, pomału stąd będę się zbierać. Patrzcie, jak tu można chyba znaleźć po drodze. Na przykład gąskę, łyżwę. No i masę pewnie innych ciekawych rzeczy. Wszystko to stało się przedmiotem totalnej dewastacji. To auto. A to w ogóle myślę, że taki też idę stąd, bo nie chcę, żeby sąsiedzi jakoś tak się dziwnie patrzyli, że tu chodzę. Chodźcie, zobaczymy jeszcze tą piwnicę na chwilę. Z ludzkiej ciekawości. Już nigdy więcej nie powiem, że idę na rower, a nie na urbex. Bo wziąłem sobie znowu te ładniejsze buty. Ale to nie moja wina, że co chwilę coś znajduję. A w tej piwnicy chyba się wydaje, że kompletnie nic ciekawego. Tu ktoś węgiel na pewno trzymał. Bo jest tu czarność. Tak nisko. Myślałam, że będzie taka niska ta piwnica. Jest trochę zawilgocona. Zapewne też jest związane ze stanem tego budynku, że tu jakiś grzybek już łapał. No nic tu nie ma, ale bardzo fajne stropy są. Klimatyczne, jak to mówię. Nie chcę nadużywać słowa klimatyczne, ale tak, są klimatyczne. Idę jeszcze, słuchajcie, zrobić parę zdjęć i uciekam pomalutko z tego miejsca.